43-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego był poszukiwany listem gończym. Ukrywającego się przed organami ścigania z uwagi na fakt, iż nie płacił on renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego dziecka. Sąd zobowiązał mężczyznę do płacenia alimentów, jednak ten nic sobie z tego nie robił. Prokurator zdecydował więc o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Ten jednak ukrywał się przed policją w Belgii. Kilka dni temu przyjechał jednak do Polski i ukrywał się w domu swojej siostry. Z samego rana, zaraz po godzinie 6, jaworscy kryminalni udali się pod ustalony wcześniej adres i tam zatrzymali kompletnie zaskoczonego widokiem policjantów 43-letniego mieszkańca naszego powiatu. 43-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu za niepłacenie alimentów. W więzieniu może spędzić nawet 2 lata.